Za oknami ciemno, Big Book Cafe już pusto, poszli bariści, poszli goście, zostałam tylko ja i trochę muzyki w tle. No i Paul Kawczak oraz jego wspaniała powieść Ciemność. Świetna książka na tę porę roku i nie tylko. Jeszcze kilka tygodni temu nie miałam pojęcia, kim jest Paul Kawczak, więc jeśli wam to nazwisko nic nie mówi, nic dziwnego, spoko, jest okej. Okay. To autor piszący po francusku, pochodzący z Kanady i tam w swoim świecie obsypany, moim zdaniem bardzo słusznie, wieloma nagrodami za tę intrygującą, mroczną, nieoczywistą i bardzo, bardzo tajemniczą powieść, którą ja się zachwyciłam. Przyznam, że bardzo rzadko zdarzają mi się takie olśnienia, takie zachwyty, żeby mnie książka wciągnęła z butami, żebym od pierwszego zdania czuła, że obcuję z literaturą pierwszego rzędu, taką naprawdę wspaniałą, rzadką perełką literacką. Dlatego tak bardzo chcę się podzielić z wami opowieścią o tej książce, bo boję się, że ją przeoczycie, a mam poczucie, że to jest książka, którą jeśli się przeczyta, to od razu chce się komuś podać dalej. Nie ma chyba lepszej literackiej rekomendacji. Co to za historia? Koniec XIX wieku, Kongo, belgijskie Kongo we władaniu okrutnego i chciwego króla Leopolda, znanego oczywiście z wielu innych wspaniałych książek. Król Leopold wybiera sobie Pierre'a, geografa, na człowieka, któremu powierza szczególną misję. Otóż Pierre ma się udać na północ Kongo, w głąb Kongo, oczywiście popłynąć tam jedną z tych trudnych, zawiłych rzek, żeby wytyczyć w dżungli północną granicę Konga. Granicę jeszcze nie wytyczoną, granicę, którą trzeba dosłownie wyrżnąć w dżungli, więc jest to misja niebezpieczna, straceńcza z definicji, może w jakimś sensie nawet bezsensowna, z pewnością misja okaleczająca. I co ciekawe, Pierre'owi, który jest człowiekiem dość tajemniczym, nie do końca rozumiemy, czemu decyduje się na tak niebezpieczne zadanie, w dodatku bez wystarczających zapasów, bez zabezpieczeń, udaje się już w taki rejon zupełnie dziki, niezbadany i właściwie idzie na pewną śmierć. W dodatku towarzyszy mu Chińczyk, który specjalizuje się nie tylko w sztuce tatuowania ciał, ale także okaleczania ciał. Potrafi tak człowieka okaleczyć, aby ten umarł w pełnej świadomości, a zupełnie bez bólu. W tym symbolicznym akcie okaleczenia jest, myślę, coś mówiącego prawdę o kolonializmie, ale czym coś, co mówi nam coś ważnego, bolesnego, także o tym, w jakim w ogóle stosunku pozostajemy wobec natury, planety i Ziemi, także współcześnie. Pierre'owi i jego chińskiemu towarzyszowi przydarzają się rozmaite metafizyczne zdarzenia, niewytłumaczalne widoki, napotykają szympansy, które mówią ludzkim językiem, ludzi pozbawionych kończyn, rozmaite akty okrucieństwa, przyrodę, ale także działania ludzi, które są niewytłumaczalne, szalenie niepokojące i szalenie mroczne. Jeśli wszystko, co mówię, brzmi jak wyjęte z jądra ciemności Josepha Conrada, to oczywiście wasze skojarzenie jest słuszne, dlatego że ta powieść jest rodzajem literackiego dialogu z wybitnym dziełem Josepha Conrada. Jest opowieścią jakby alternatywną. Ona się dzieje w podobnej, ale inaczej literacko przekształconej rzeczywistości. Sam Joseph Conrad pojawia się tutaj na chwilę jako takie cameo własne. Pierre jest inną postacią niż Kurt, zdecydowanie inną, no ale jednak porusza się mniej więcej w podobnych, dziwacznych, wykrzywionych scenografiach tej mrocznej, kongijskiej natury. No i oczywiście tam z człowieka wyłazi także w tej opowieści całe zło. Ale są tutaj bardzo różne postaci, które pojawiają się w tle samych dziejów Pierre'a, które prowadzą nas do Paryża przenikniętego erotyzmem, ale także wspaniałą poezją. No dzieje się tu wiele, wiele niezwykłych rzeczy, których detalicznie zdradzać wam oczywiście nie mogę. Mogę powiedzieć, że to jest książka, która porywa. To jest książka, która was nie rozczaruje. To jest książka, która zabierze was bardzo daleko do świata, którego nigdy nie było, a jednocześnie, który mówi coś szalenie ważnego o tym, gdzie jesteśmy tu i teraz. Nie przeoczcie tej książki, to byłaby wielka strata. Paul Kawczak, Ciemność, to jest książka tygodnia w Big Book Cafe. Kupcie ją sobie, przeczytajcie, a potem podajcie dalej.